Cześć, jestem Adrian z Foxa i dzisiaj Wam opowiem, w jaki sposób należy dobierać pompę ciepła do budynków. Pompę ciepła do budynku należy dobrać zgodnie z wytycznymi DIN. Wytyczne DIN mówią nam o tym, aby dobrać pompę na temperaturę punktu biwalentnego. Temperatura punktu biwalentnego jest to temperatura, poniżej której pompa ciepła wspomaga się szczytowym źródłem ciepła. Najczęściej jest to grzałka elektryczna. Układ należy skonfigurować tak, aby pompa ciepła przez 95% czasu sezonu grzewczego samodzielnie pokrywała zapotrzebowanie na ciepło, natomiast przez 5% czasu wspomagała się wcześniej wspomnianą grzałką. W Polsce mamy 5 stref klimatycznych z temperaturami projektowanymi zewnętrznymi od minus 16 do minus 24 stopnie. Pierwsza strefa, obszar m.in. Szczecina, Gdańska. Temperatura projektowana zewnętrzna minus 16, temperatura punktu biwalentnego minus 5, minus 6 stopni. Czyli pompa ciepła samodzielnie pokrywa stratę ciepła budynku do tej temperatury właśnie minus 5, minus 6 stopni. Poniżej tych temperatur pracuje pompa ciepła oraz wspomaga się ona grzałką elektryczną. Strefa druga, m.in. obszar Wrocławia, obszar Poznania. Temperatura projektowana zewnętrzna minus 18, temperatura punktu biwalentnego minus 6, minus 7 stopni. Trzecia strefa, największa w Polsce, obszary m.in. Warszawy, Łodzi, Krakowa, Katowic, Lublina, Kielc. Temperatura projektowana zewnętrzna minus 20, temperatura punktu biwalentnego minus 7, minus 8 stopni. Czwarta strefa, obszar m.in. Podhala, Białegostoku, temperatura projektowana zewnętrzna minus 22, punktu biwalentnego minus 10. I ostatnia, piąta strefa, najzimniejsze regiony w Polsce, Suwałki, Ełk oraz Zakopane. Temperatura projektowana zewnętrzna minus 24, temperatura punktu biwalentnego minus 12. Reasumując, pompę ciepła należy dobrać zgodnie z temperaturą punktu biwalentnego zależną od strefy. Istotne jest również to, aby moc pompy ciepła oraz moc szczytowego źródła ciepła pokrywała całkowite zapotrzebowanie na ciepło w temperaturze projektowanej zewnętrznej. Sposób doboru pompy ciepła przedstawimy teraz Państwu na konkretnym przykładzie. Przy doborze pompy ciepła pierwszą i zarazem najważniejszą rzeczą jest wyznaczenie strat ciepła dla budynku. Można to zrobić kilkoma metodami. Jedną z nich jest zlecenie audytu energetycznego czy też wykonanie obliczeń poprzez biuro projektowe. Inną metodą jest wskaźnikowe oszacowanie zapotrzebowania na ciepło. W przedstawionej tabeli mają Państwo straty ciepła wyrażone w watach na metr kwadrat. Straty te są zależne od izolacyjności cieplnej przegród, czyli ścian, dachów oraz okien. Przykładowo, budynek odpowiadający warunkom technicznym 2017, wskaźnikowe zapotrzebowanie na ciepło około 50 W na metr kwadrat. Czyli jeżeli Państwa budynek ma powierzchnię 200 m kwadratowych i odpowiada opisowi przegród, wówczas można założyć, że straty ciepła tego budynku będą wynosić 200 m kwadratowych razy 50 W na metr kwadrat, czyli 10 kW. Na przedstawionym wykresie temperatury punktu biwalentnego widzą Państwo dwie linie. Jedna z nich, czerwona, krzywa mocy budynku. Nasz budynek posiadające stratę ciepła 10 kW przy temperaturze zewnętrznej dla trzeciej strefy minus 20 oraz 0 strat ciepła przy temperaturze zewnętrznej 20 stopni. Druga linia, niebieska, jest to moc grzewcza pompy ciepła w zależności od temperatury wody grzewczej wymaganej na zasilaniu. Przecięcie obu tych linii jest to temperatura punktu biwalentnego. W naszym przypadku przy stratach ciepła budynku 10 kW i trzeciej strefie ta temperatura wynosi minus 9,5. Czyli pompa ciepła samodzielnie pokrywa straty ciepła budynku do temperatury minus 9,5 stopnia. Poniżej tej temperatury wspomaga się szczytowym źródłem ciepła, jakim jest grzałka elektryczna. Rozpatrując poprawność doboru pompy ciepła w konkretnym naszym przykładzie, możemy stwierdzić, że jest to dobór poprawny, ponieważ temperatura punktu biwalentnego jest poniżej rekomendowanych wartości. Dobór pompy ciepła jest niezwykle ważny, aby zapewnić klientom niskie koszty eksploatacyjne poprzez ograniczenie czasu pracy grzałki elektrycznej oraz zapewnić im komfort cieplny. W kolejnej części filmiku przedstawimy Państwu nasz kalkulator doborowy. Do usłyszenia wkrótce.